Ciao moi drodzy, w kolejnym odcinku spotkań z Cateriną Salomoni zapraszamy Was dzisiaj do miejscowości Rimini. Chyba najbardziej komercyjnej miejscowości w Italii, ale może się mylę. To mój region. Bardzo dobrze, Caterina Was tam zaprowadzi prawie do samego domu. Ja pamiętam, że Rimini ma ładne plaże, jest totalnie masowe, ale ma taką miejscowość, która mi się podobała, Bellaria, tak? Bellaria. A tam jest dużo takich miejscowości. Zaczynamy od Czerwia, schodzimy, potem mamy Bellaria, Rimini, Riccione. To jest, uważam, dla takiej turystyki młodej. Młodzież tam się może bawić z rana do rana tak naprawdę. Same dyskoteki, owszem też restauracje, knajpy, winiarnie, niewiniarnie, bardzo fajne sklepy. Naprawdę takie, wiesz, z modą, taką młodzieżową modą, firmowe też sklepy. Kilka outletów tam jest, więc jeżeli chcemy się wybrać na takie zakupy, jeżeli chcemy autem do Włoch pojechać, do Italii, przepraszam, bo już stwierdziliśmy, że będziemy porządnie podchodzić do tego tematu. Italia. Porta Italia. Więc można też autem tam dojechać bardzo łatwo. Tak, faktycznie. To jest własne. Faktycznie tak. I odkupić się. Więc dla młodzieży według mnie jest to bardzo fajny początek takiego zwiedzania, ale dla młodzieży, których jednak lubią głośne miejscowości. Wiesz, tak. Tam raczej nie wypoczniemy za bardzo. Ja pamiętam, że pamiętam i wiem, słuchajcie kochani, że Bibione i Rimini to były takie pierwsze kierunki nasze w ogóle, właśnie dojazd własny, autokary. Słuchajcie, kolonie dla dzieci też. To jest miejscowość bardzo kolonijna, bo jest tam miejscowość Cesenatico. Cesenatico, tak. Tak, widzicie, ja to z tymi językami. Ale jest w Cesenatico. O, nie widziałam, także tutaj. Ładna jest miejscowość Cesenatico. Katerina nam tutaj tak piękne rzeczy poleca, tak? Jedzenie, owszem, dobre. Wino mamy bardzo dobre, no bo to jest. Z Emilii-Romanii pochodzę, więc... W tej miejscowości właśnie Ty się urodziłaś dokładnie... Ja się urodziłam w Bolonii, bo Emilia-Romagna jako region jest podzielony na dwie części, tak. Czyli jest część wewnętrzna i jest część nabrzeżna, tak? Czyli Emilia jest wewnątrz, a Romagna jest zewnątrz. Co jeszcze w Rimini? Ja z tego, co pamiętam, kochani, to na pewno zawsze polecam te kolonie, te piękne plaże. I słuchajcie, co tu jeszcze ciekawego... Plaże są bardzo długie, naprawdę mamy kilometrowe wybrzeże, więc można sobie spacerować dowoli, absolutnie. No wiadomo, że może w tej części Adriatyku woda zbyt piękna nie jest. Aha, wiesz co, pamiętam Katerina, że niesamowite wrażenie dla mnie w ogóle zrobiło San Marino. To jest takie małe miasteczko, pięknie położone, chyba nie wiem, 500 metrów na wzgórzu. I tam można było wszystko kupić. Jakaś taka strefa bez słowa, coś. Tak, tam jest nadal strefa bez słowa. Teraz tak sobie myślę, nawet takie przeznaczenie, że ja tam widziałam wina, jakieś pamiątki z Duce, z Mussolinim, tak. O którym Ty książkę napisałaś. Tak, oczywiście. Słuchajcie, Katerina napisała książkę Mussolini, mój były... Proszę Cię. Chcesz mnie pochwalić, tak? Chcę Cię pochwalić i Mussolini ja ją zacząłem czytać. Właśnie, w ogóle, bo wiesz, u nas kult Mussoliniego to jest w ogóle faszysta i tak dalej. Dlaczego Ty w ogóle o nim książkę napisałaś? Napisałam o nim książkę właśnie po to, aby pokazać, kim może faktycznie był Mussolini. Wiadomo, że we Włoszech też jest nadal postrzegany jako mit. Ten kult Duce jest nadal kultywowany. Ze strony niektórych nie, bo właśnie był faszystą i tak dalej. Ale uważam, że nadal w Polsce zbyt wiele o nim nie wiemy. Aczkolwiek chciałabym podkreślić, że to nie jest książka na temat Duce, ale na temat kobiet Duce, które w jego życiu na pewno nie brakowały. Nie wiem, ale ja też myślę, że w genach mam tam odrobinę, jakąś cząsteczkę Mussoliniego w żyłach we mnie krąży. I stwierdziłam, że wiesz co, chciałam pokazać po prostu tak wielką osobę całkiem z innej perspektywy. To jest całkiem inny pryzmat i właśnie fokalizuję się nad tymi kobietami, które się przyczyniły, bardzo się przyczyniły, bo bez kilku kobiet w ogóle tego mitu byśmy nie mieli we Włoszech, w Italii. I myślę, że no, im też trzeba jakiś hołd w tej historii, prawda, tej przełomu pierwszej wojny światowej, tego 20-lecia i potem II wojny światowej. No, nie tylko o nim, ale właśnie o nich też wiele według mnie trzeba byłoby powiedzieć. No i taki mają właśnie zamiar. Słuchajcie, no powiem tak, zatkał kakao, bo nam historia Duce pokazuje jako osobę po prostu jednej treści, czyli faszysta i w ogóle no, nie powinniśmy o nim coś pamiętać, wiedzieć, ale jak widzicie, no, można w ten sposób też o nim powiedzieć inaczej, czyli Katerina mówi o kobietach Italii w tej książce, czyli ja powiem wam szczerze, połowę tej książki przeczytałem na razie. Połowę tylko? Bo niedawno ją dostałem. Całą. Nie, słuchajcie, niedawno ją otrzymałem, więc no wiecie jak to z czasem. Jak można tak kobietę więc złamać? Dla mężczyzny jest to ciekawy aspekt, no bo kobieta osobą dla kobiet też, jest fantastyczna. Pamiętajcie kobiety, żaden facet bez nas nie da sobie rady. Nawet Mussolini bez kobiet sobie nie dałby rady. I, oczywiście, dziewczyny, bez was byśmy skończyli faceci pod mostem, ale kochani, turystyka, jak widzicie, ma różne oblicza, więc no, Katerina, widzicie, jak widzicie, jest ciekawszą osobą i chyba te odcinki będą bardziej jej poświęcane niż mi. Nie no, i bardzo dobrze. Ci pracy zabrał. Bardzo dobrze, słuchajcie, musimy tu ją wkręcać, żeby opowiadała o świecie. Zaczynamy o Italii, dlatego słuchajcie, zapraszam was na kolejny odcinek z Kateriną. Na dzisiaj was żegnamy. Wszystkiego dobrego, słuchajcie, lajkujcie ten kanał, polubcie też Katerynę na Facebooku. Kupujcie książkę, jeżeli chcecie i prosimy czegoś na temat kobiet Mussoliniego, bo Mussolini był mój, ale nie tylko mój. Był Petacci, Sarfatti, Guidi, Dalser i tysiące innych kobiet, które czekały na dywaniku, żeby tylko Duce 5 sekund im poświęcił, bo tyle trwał stosunek z Duce mniej więcej. No comments. I proszę was, kupujcie tą książkę, bo będą następne Kateryny książki. Naprawdę? Ciao. Ciao.